I ty się na to zgodziłaś? No to ja się nie dziwię, że ty jesteś sinozielona ze zmartwienia. Powinnaś być moim zdaniem sinokoperkowa. Pani Jolo, co ja miałam zrobić? Musiałam się zgodzić? Ludzie, ona się musiała zgodzić. Wiesz, na co się zgodziłaś? Ty wpychasz swojego mężczyznę w ramiona byłej kochanki. To jest świetny pomysł, świetny. Pani Jolo, Kuba obiecał mi, że między nimi do niczego nie dojdzie. A co ci obiecał? Obiecał ci? A co miał zrobić? Co miał zrobić? Ale pamiętaj, jeżeli teraz ta Zośka, rozumiesz, ta diablica otoczy go swoim seksapilem, jak wrócą wspomnienia, a wrócą, nie, on cię nie powstrzyma. To znaczy, on cię kocha, kochanie, Kubuś kocha, ale się nie oprze. Ale pani Jero, Kuba mi mówił, że tak między nimi to wcale nie było dobrze, wie pani, tak, Kubuszku. Ciszej, nie było dobrze, tam był ogień, dziewczyno, tam się tam płonęło. Nawet się w klinice nie mogli powstrzymać. Pani się nade mną znęca. Ja się nie znęcam, tylko ci mówię, ostrzegam, żebyś potem nie mówiła, że nie ostrzegałam. Dzień dobry, pani Jolo, cześć, Pula. Hej, idziesz do kliniki? No, z lęciami. To ja wezmę, zabiorę, zaniosę. Walcz, dziecko, walcz. Jasne, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. O! Kogo u siebie? Cześć, Paula, tak, to znaczy jest u Bartka, ale prosili, żeby im nie przeszkadzać. A ja lunch mam dla niego. Daj, przekażę. Nie, no coś ty sama zaniosę. Ale Paula! Paula, ale... O, tak jak teraz, no. Teraz jest idealnie. Kuba? Co ty tu robisz? Cześć, Paula. Co wy robicie? Pokazuję twojemu narzeczonemu, jak zamontować sprzęt do podsłuchu. O, komórkę Zośka pewnie mi od razu zabierze. Wiesz już wszystko? Ogarniesz? Tak, teraz już wiem, no. Będzie dobrze. W razie czego dzwoń. Dzięki. Cześć. Kubuś, ja ci nawet nie powiem, o czym sobie pomyślałam, jak was zobaczyłam. Paula, ty się nie możesz tak nakręcać, ty zwariujesz. No, ale to nie moja wina, to wszystko przez panią Jolę. Ona mi powiedziała, że pomiędzy tobą a Zośką to był ogień. A przepraszam, co pani Jola może o tym wiedzieć? Paula, Zośka ci nawet do pięt nie dorasta. Na pewno. Pod żadnym względem. No mój głodzień, mój głodzień. Co się stało? Zośka chce się dzisiaj spotkać. Ale dobrze, to jest bardzo dobrze. Słuchaj, będziemy to już mieli za sobą. Nic się złego nie stanie, obiecuję ci. Tak?